Raz, dwa, trzy. Fantastycznie. Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy naszą debatę. Z nami Tomasz Drwięga, Cezary Dziemian i Artur Wiśniowski. I ja jestem Marek Kirejczyk i możemy zaczynać. No to co, zeskaluje się ten blockchain, czy się nie zeskaluje? To mnie pytanie? Kto by chciał zacząć? Zeskaluje się. Zdecydowanie. Zeskaluje się, Tomku, czy ty też uważasz? Ja myślę, że zależy, o czym mówimy, jeśli chodzi o skalowanie. W sensie, gdybyś mógł rozwinąć, co masz na myśli, mówiąc, czy blockchain się zeskaluje. No ja słyszałem niejednokrotnie na różnych prezentacjach, na przykład prezentacje się zaczynają tak, no Bitcoin to tam ma te tam 3, 4 do 7 transakcji na sekundę, a na przykład Visa czy Mastercard to robi 2, 3, 4, 5 tysięcy transakcji, no a w szczycie to nawet kilkanaście tysięcy transakcji na sekundę. No i my teraz powinniśmy w blockchainie też mieć te kilkanaście tysięcy transakcji na sekundę. Czy zgadzacie się z takim twierdzeniem? Czy w ogóle tak, blockchain potrzebuje tych kilku tysięcy, kilkunastu tysięcy transakcji na sekundę? Ja tak się średnio z tym zgadzam. W sensie moim zdaniem musimy rozważyć skalowanie na różnych poziomach, bo skalując się na różnych poziomach dostajemy różne jakby... poświęcamy pewną własność, którą mamy w tym blockchainie bitcoinowym na przykład czy Ethereum za coś innego, czyli robimy różne trade-offy, wymieniamy się, obniżamy bezpieczeństwo, ale zwiększamy na przykład szybkość transakcji. I jak dla mnie skalowanie blockchaina to jest bardzo pojemny temat, w którym mówimy o skalowaniu tej warstwy, która jest na tym pierwszym poziomie, czyli samej tej infrastruktury, czyli tego, ile właśnie jesteśmy takich transakcji bezpośrednio on-chain przetworzyć, plus te wszystkie technologie, które są gdzieś rozwiązywane na tak zwanej warstwie drugiej, czyli na przykład to, o czym Artur mówił w swojej prezentacji, czyli sidechains, co jakby zwiększa nam przepustowość, ale te transakcje już wcale nie odbywają się na samym blockchainie, ale mamy bardzo podobne gwarancje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych transakcji. Dobrze, czyli ty mówisz, okej, no sam blockchain może nie zrobi aż tylu transakcji na sekundę, ale mamy różne technologie takie połączone, które dadzą nam troszeczkę mniejsze bezpieczeństwo, minimalnie mniejsze, ale pozwolą nam mieć tą dużą ilość transakcji. Arturze, co ty sądzisz? Tak trochę nawiązuję do tego, co mówiłem, ja to podtrzymam, że ja myślę, że faktycznie to pójdzie w tą stronę, że będą właśnie w kwestie tych sidechainów, że jeżeli jakiś biznes czy jakiś obszar gospodarki będzie potrzebował tej wydajności, bo stwierdzi, że on będzie tam przechowywał jakieś trudne do wyobrażenia ilości informacji, no to na pewno nie będzie robił tego w ramach jednej jakiejś ogólnoświatowej, jednej słusznej sieci. Tak jest moje podejrzenie. Tu się albo spektakularnie mam rację, albo spektakularnie się mylę. Wydaje mi się, że obserwując teraz, no to będzie jednak budowanie takich konsorcjów, ale na pewno nie blockchainy prywatne, bo to moim zdaniem jest trochę, raczej nie ma sensu, zwłaszcza w tych aplikacjach, które do tej pory widziałem, że to pójdzie właśnie w stronę tego, ale że to będzie jednak sieć tych blockchainów. To znaczy, że jeżeli będzie ten jakiś blockchain bardzo wydajny, na którym ten ruch będzie bardzo duży, to będzie możliwość wymiany tych informacji w sposób zaufany między tymi sieciami, no bo na jednej sieci chce zrealizować jedną rzecz, na drugiej chce zrealizować jedną rzecz. Ja myślę, że to w tą stronę pójdzie i tak to będzie jedno z rozwiązań. Czyli blockchain blockchainów. Tak, ale nie przewiduję, że był właśnie taki jeden, który nimi zawładnie, że to raczej będzie gdzieś tam równe, tak różniące się tym, co oferują, czy to w zakresie bezpieczeństwa, szybkości, czy funkcjonalności, bo to wszystko będzie zależeć do, zacznijmy od potrzeby, od produktu, tak, który tam będzie serwowany, od potrzeb takich biznesowych, od najbardziej trywialnych rzeczy. To będzie dyktowało, czy ta wydajność jest potrzebna, co tam tak naprawdę trzeba trzymać. Jednego jestem absolutnie pewien, że nie wiem jak będę, ale się domyślam. Rozumiem. Czarku, co to? No więc ja jako skalowanie blockchaina, takie hasło, rozumiem to, że chodzi o skalowanie rozwiązań opartych o blockchain. To nie znaczy, że wszystkie dane muszą być zapisane w blockchainie. Mówimy tu po prostu o wykorzystaniu blockchaina, które eliminuje pewną zaufaną trzecią stronę, więc dobrze by było, gdyby udało się, żeby te rozwiązania oparte o blockchaina się skalowały. W związku z tym faktycznie będziemy w stanie wdrożyć na skalę ogólnoświatową rozwiązania, które tej trzeciej strony zaufanej nie wymagają. I moim zdaniem da się to zrobić być może przez jakąś kombinację sidechainów, jak i Lightning Network, czym ja się zajmuję.
Także uważam, że prędzej czy później rozwiązania na blockchainie będą się skalować i ten problem przestanie być tak istotny jak w tej chwili. Bo w tej chwili ten problem w pewien sposób nawet, myślę, blokuje rozwój kryptowalut i ogólnie rozwiązań opartych o blockchaina. No ja to w takim razie trochę dla zasady i żeby dyskusja była ciekawsza, muszę powiedzieć, że się nie zgodzę, ponieważ mi się wydaje, że się nie zeskaluje. No i tutaj na przykład wspomniałeś o state channelach, o Lightning Network. No, miałem okazję ostatnio próbować korzystać, bo skorzystać to by było mocne słowo, z Lightning Network. No i ten poziom usability, który prezentuje na dzień dzisiejszy Lightning Network, a pamiętamy, że to jest technologia już budowana kilka ładnych lat, no to dużej trudności nam w firmie, gdzie my mamy po prostu firmę zajmującą się blockchainem i wszyscy się znają na blockchainie, no to nam 2 czy 3 dni zajęło, żeby tam coś tą siecią przelać, tak? No to jakie szanse ma użytkownik? Po pierwsze, Lightning Network, pomimo że jest od dawna dosyć rozwijany, to jeszcze jest na dość wczesnym etapie, to po pierwsze. Moim zdaniem największym problemem w tej chwili jest dobór tych kanałów płatności, bo jeżeli nie przechodziły płatności, najprawdopodobniej wiąże się z tym, że te kanały płatności nie są zbyt optymalnie utworzone. W tej chwili w Lightningu nie ma jakichś dobrych narzędzi albo sposobów zbadania, jak te kanały płatności należy otwierać. Właśnie między innymi tym, czym ja się zajmuję, to jest projekt o nazwie LN Zone. Planujemy zmienić pewne, planujemy rozwinąć, można powiedzieć, sposób, w jaki otwierane są kanały płatności, żeby przenieść, że tak powiem, opłaty zarabiane przez pośredników, tak je można nazwać, żeby nie były to opłaty per płatność, tylko raczej za zablokowanie środków w kanałach płatności. I wtedy jest szansa, że te kanały będą otwierane w sposób bardziej sensowny. W tej chwili w obecnym kształcie w Lightningu kanały są otwierane raczej tak na zasadzie zgaduj zgadula, że otworzę kanał i może ktoś będzie przesyłał środki. I póki co to jest główny problem, dla którego te kanały nie są w zbyt dobry sposób otworzone i wiele płatności po prostu na razie nie przychodzi i nie działa to tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Dobrze, czyli podsumowując, kiedyś, ale jeszcze nie teraz. Ja też bym powiedział, może odnieść się do twojego pytania, że jeżeli mówimy o jakby zeskalowany blockchain, to nie jest jakaś tam flaga, którą możemy sobie przełączyć, bo tak jak mówiliśmy, to jest jakby zestaw wielu technologii, które razem muszą się złożyć, więc ja bym to bardziej rozpatrywał jako coś zupełnie nowego, co możliwe będzie miało zupełnie inny user experience, co wymaga właściwie tyle samo pracy, ile wymagało na przykład rozwój, nie wiem, walletów dla Bitcoina czy Ethereum. Więc no właśnie, ale czy nie wylejemy chwilę to potrwa. Dziecka z kąpielą? Czy nie będzie tak, że już dzisiaj ogromnym blokerem w adopcji kryptowalut jest user experience, żeby wspomnieć Bitcoina, który confirmation times mówimy, tam ostatnio jak przelewałem były po 2 godziny i tam 60 zł płaciłem za transakcję, teraz no na szczęście sieć nie jest tak obciążona jak kiedyś. Czy jak gdyby już nie najlepszy user experience nie zastąpimy jeszcze gorszym? Ja myślę, że po prostu jest jeszcze za wcześnie, żeby używać technologii zeskalowanego blockchaina, bo pytanie, czy obecnie właśnie w tym naszym bear markecie, tak jak mówiłeś, problem jakby troszeczkę dano nam odetchnąć, tak, nam jako twórcom powiedzmy tej technologii, czyli nie mamy już presji związanej z tym, że ludzie czekają po 2 godziny i płacą $60, więc jest czas, żeby zrobić to może wolniej, ale żeby zrobić to dobrze, nie? I pytanie, czy to już jest, jakby wydaje mi się, że nikt tutaj nie mówił, że zeskalowany blockchain już istnieje i już powinniśmy go wypychać i prosić ludzi o adopcję, tylko mamy jeszcze trochę czasu na to, dopóki te rozwiązania, które są obecnie, nieskalujące się podziałają. User experience to jest coś takiego, co moim zdaniem raczej pojawia się później, na końcu. Tak samo widzimy to, nie wiem, na przykład telefony, komputery. Ileś tam lat temu było ciężej wszystko skonfigurować. W tej chwili nawet złożyć komputer jest prosto, zainstalować system operacyjny jest prosto, więc ten user experience pojawia się raczej później. Najpierw potrzeba stworzyć fundamenty, podstawy technologiczne, a potem dopiero ten user experience będzie się poprawiał, tak uważam. To
ja to jeszcze tak podsumuję, bo ja mam takie kryteria, jak coś tak tworzę, nie wiem, gdzieś to zasłyszałem, nie wiem, czy to jest cytat, ale ktoś kiedyś stwierdził, że technologia albo musi być piękna, albo przeźroczysta, albo taka transparentna. I ja się z tym zgodzę, bo tak korzystamy, nie wiem, z telefonów, uzyskały szeroką adopcję, a jak ja bym się zaczął odpytywać, jak działa 3G, LTE i tak dalej, no to pewnie bym nie miał tutaj rozmówcy. Sam też zresztą byłbym do tego kiepskim rozmówcą, mnie to nie interesuje, to po prostu działa, z tego korzystam. I ja liczę, że to pójdzie w tą stronę, tak samo w tym moim projekcie, o którym mówiłem. My dążymy do tego, żeby blockchain maksymalnie tam ukryć. Ja to porównuję do takiej sytuacji, jak jeździmy samochodem. Ja znam ludzi, którzy nawet nie wiedzą, jak maskę otworzyć autentycznie. Oni jeżdżą do nie wiem, ktoś im tam dolewa płynu nawet do spryskiwaczy. I to jest sytuacja tego typu, że okej, auto jeździ, ale w każdej chwili ja mogę podnieść tą maskę i zobaczyć. I są tacy ludzie, którzy będą przy tym spędzać całe tygodnie, a są tacy, co tej maski od kupna do sprzedaży tego samochodu nie otworzą. I musimy się na tym właśnie skupić, żeby te dwie rzeczy były. Czyli z jednej strony transparentność, ale taka, że okej, można proces sprawdzić, a z drugiej strony ten UX ma być taki, że absolutnie nie mam potrzeby wiedzieć, co tam się pod tą maską dzieje, bo po co? A też mam pytanie do tej, bo tutaj bardziej ty byłeś osobą, która tą wizję, powiedzmy, nie blockchaina, blockchainów, tylko wielu blockchainów lansujesz, ale tu z kolei pojawia mi się taka lampka, bo no, do dzisiaj nie mamy w zasadzie działającego proof of stake, mamy no, proof of work, mamy jakieś tam no, te konsorcja, tak, proof of authority, ale to też myślę, że tutaj zgodzimy bez kontrowersji, że to nie jest prawdziwy blockchain, więc w zasadzie zostaje proof of work, rzeczy, które działają na dzień dzisiejszy. No ale z proof of work problem jest taki, że te pierwsze kilka blockchainów, tam Bitcoin czy Ethereum ma tak dużo mocy obliczeniowej, że wszystkie inne blockchainy ułamkiem tej mocy obliczeniowej można przejąć, tak? Czyli ostatnio mieliśmy sytuację z Ethereum Classic, kiedy ktoś po prostu zrobił no taki chyba pierwszy w historii, a udany 51% attack, gdzie po prostu przejął sieć na ileś godzin i ukradł giełdom. No tam plotka głosi, że $1 milion zostało skradzione giełdą w czasie takiego ataku. Były różne analizy, że ta moc nie była wcale taka duża. Przypominam, Ethereum Classic to jest nadal pewnie w pierwszej 30 największych blockchainów i jeśli chodzi o proof of work, to pewnie nawet w pierwszej 10, tak, bo tam w pierwszej 30 blockchainów jest dużo takich prawie blockchainów, niby blockchainów, tak? Czy to nie jest zagrożenie dla tej wizji? Znaczy, na przykład my próbując stawać taki blockchain, od razu odrzucamy proof of work, właśnie z tego powodu, który podałeś. To znaczy jedna kopalnia by stwierdziła, że dobra, stroluję sobie, tak, chociażby tyle, tak, i dla nich to nie byłby żaden wysiłek, żeby tą moc przejąć i dlatego my na początku idziemy od tego proof of authority, bo na początku no to my będziemy authority swoimi markami, tak, w ramach jak to będzie rosnąć, właśnie kierujemy się w stronę czy to proof of stake, czy też innych rozwiązań, bo to nie jest tak, że tylko mamy z dwóch do wyboru. Nie wiem jak będzie, chcemy się do tego dostosować i dlatego też stawiamy sidechain, bo my też w początkowej fazie rozwoju tego projektu bierzemy za niego odpowiedzialność, też będziemy w stanie to zrobić, bo gdybym ja teraz zaufał na przykład w całości, nie wiem, mainnetowi Ethereum, to się nam tego proof of stake'a może nigdy nie doczekam, a może go wprowadzą za kilka miesięcy, ja tego nie wiem. Nikt mi nie jest w stanie tego powiedzieć, to jest coś poza moją kontrolą, więc jak ja mam ludzi teraz przekonać, że platformę, którą buduję na bazie tego rozwiązania na przykład w przyszłości będzie okej. Okay. Dlatego wyszliśmy z takiego, można powiedzieć, rozwiązania właśnie sidechain, przez ten sposób się zeskalować, a te zeskalować w ten sposób nie tylko wydajności, ale też funkcjonalności, która tam będzie potrzebna, czy kwestii security, które tam będą potrzebne. Czyli jeżeli ktoś stwierdzi okej, okay, że nasze rozwiązania są mniej warte zaufania, to co powiedziałem o tych mostach, czyli że ktoś będzie mógł od nas wyjść, stwierdzi nie, ja wam nie ufam, ufam komuś innemu bardziej, ale jestem przekonany, że ta nasza polityka będzie dążyła do tego, że to zaufanie, które nam powierzą, będzie im się po prostu opłacać. Dobra, to mi tu powoli wychodzi taki obraz, w którym mamy różne pomysły, może blockchain blockchainów, czy znowu, nie powinienem może używać tej nazwy, że nie mamy jednego blockchaina, tylko wiele blockchainów, na których robimy. Mamy Lightning Network, czy szerzej mówiąc SideChannel. Ale wszyscy się zgadzamy, że to jeszcze nie jest gotowe, tak? Że to dopiero my sobie robimy, to są eksperymentalne technologie. To o jakiej ramie czasowej mówimy? Kiedy możemy się spodziewać, że te technologie będą gotowe dla normalnego użytkownika? Ja myślę, że to jest najtrudniejsze z tych wszystkich pytań.
Jak też spojrzymy na to, w jaki sposób te rzeczy są rozwijane, to w większości przypadków one są robione oddolnie, czyli jest to jakiś ruch open source'owy, który ma jakieś pieniądze, może jest jakoś dotowany przez jakieś zewnętrzne osoby. I no, to nie jest żadna firma, która jakby ma zobowiązanie dostarczyć daną technologię i obiecuje konkretne daty. Przez to też, że cała technologia jest bardzo eksperymentalna, to mnóstwo czasu jest poświęcane na research tych technologii. I research jest taką rzecz, o ile development powiedzmy można skwantyfikować i można powiedzieć, ok, to stworzenie takiego systemu zajmie nam ileś tam miesięcy, o tyle te prace rozwojowe, te prace badawcze to jest coś, co jest po prostu bardzo ciężkie do wrzucenia w jakiekolwiek ramy czasowe. Więc ja będę miał odpowiedź jakąś dotyczącą Ethereum w mojej prezentacji, więc może nie chcę tutaj wyprzedzać, ale tak, no, może koledzy coś jeszcze. Ja natomiast tak mniej więcej uważam, że w przypadku Lightninga dojście do naprawdę dobrej funkcjonalności, no to jest raczej kwestia no nie więcej niż 2 lat. Więc nie jest to 20 lat, powiedzmy nie więcej niż 2. Więc w sytuacji, w której kryptowaluty mają już 10 lat, bo tak ludzie się obchodzimy, no to nie wydaje się to już dużo. No nie wiem, my nasz projekt mamy tak policzony tak na 10 lat, że wtedy to tak w sumie się rozkręci. Więc znaczy ja wierzę w to, że musimy próbować cały czas rozwijać wspólnie tą technologię. No też w naszym wypadku nie mamy takiego R&D, żeby to totalnie budować od zera. My też będziemy bazować na innych rozwiązaniach, trochę, że tak powiem, trochę z tego, trochę z tamtego i zobaczymy, czy to razem wszystko będzie się trzymać. Pewne pomysły mamy, pewne prototypy mamy, ale kiedy jesteśmy generalnie cierpliwi, ale bardzo konsekwentni. Ja myślę, że konsekwencja jest tutaj istotna, bo pytanie w sumie dobrze sformułowałeś. Kiedy, bo czy, to już tego pytania nie zadałeś. Bo jesteśmy pewni, że to nastąpi. No właśnie. A może czy? No bo nikt nie jest w stanie powiedzieć kiedy. Tak, to jest wszystko jeszcze eksperymentalne. My jeszcze robimy dużo researchu. A może się tak okaże, że na koniec tego researchu wyjdzie, że się nie da. A może na koniec tego researchu wyjdzie, że się da, no ale to user experience dla użytkownika będzie takie, że w sumie to ta karta kredytowa nie jest taka zła. Ja od czasu do czasu czytam jakieś white papery i dosyć mocno właśnie patrzę na to, czy tam znalazłem pewien punkt, który jest niewyjaśniony lub punkt, który blokuje pewną technologię, bo czasem zdarza się tak, że wszystko wydaje się super i jest jeden element, który sprawia, że tego jednak nie da się zrobić. Mhm. Tylko jeden może być opisu 100 stron. I w przypadku Lightninga ja takiego elementu nie znalazłem i dlatego wierzę w Lightninga. W przypadku sidechainów nie udało mi się tak dokładnie doczytać jednego dobrego sposobu, jak miałby działać, więc sidechainów nie znam aż tak dobrze. Tam jest kilka różnych możliwości, two-way peg albo inne jakieś tam rozwiązania przenoszenia wartości między tymi chainami. I jeszcze jest Plasma Cache, to jest dosyć ciekawa rzecz. Tutaj też nie znam tego w pełni, ale też to wygląda obiecująco. Także ja myślę, że coś z tego będzie. Z Lightninga no to jestem wręcz przekonany. Z sidechainów, a przynajmniej Plasma Cache uważam najprawdopodobniej też. Dlatego no ja akurat jestem optymistą i uważam, że no odpowiedź czy, no to odpowiadam tak. Ja też jestem przekonany, że to na 100% nastąpi. Ja bym chciał się przyczepić troszkę może do tego user experience, o którym wspominasz tyle razy. Bo ja mam trochę kontrowersyjne podejście co do tego i nie do końca się zgadzam, że powinniśmy próbować tworzyć ten user experience dokładnie taki, jaki znamy obecnie. Może używając analogii Artura, to jest tak jakby mówić, że samochód powinno się prowadzić tak samo jak konia, tak? Bo ludzie są do tego przyzwyczajeni i inaczej nie przesiądą się na samochody. To jest jednak tak, że jeżeli jest coś, co dostarcza naprawdę olbrzymiej wartości dodanej w naszym życiu, to jesteśmy się w stanie tego nauczyć niezależnie od tego, jakie są bariery do pokonania. No to powoli zmierzamy do następnego punktu, czyli czy w ogóle jest taka potrzeba, żeby blockchain się zeskalował, ale zanim tam jeszcze dojdziemy, to jeszcze Tomku do ciebie pytanie, bo ty powiedziałeś takie zdanie, no, że tu nie ma żadnej konkretnej firmy, która coś obiecuje, to jest wszystko open source, tam są różne sposoby finansowania. A czy to właśnie nie jest problemem? Może jest tak, że to się da zrobić i to się da zrobić szybko, ale ponieważ nie ma tych firm, nad którymi stoi BAT,
może mało mamy ciągle firm działających w modelu chociażby venture capital, tak? Które dostały finansowanie w modelu venture capital, gdzie one muszą dojechać do następnej rundy, muszą dowieść coś działającego, muszą mieć klientów, żeby przetrwać kolejny rok. Czy to właśnie nie jest problemem ze skalowaniem i może z blockchainem szerzej, że nad nikim tam nie ma bata i nikt nic nie musi? Tutaj taka side note, że ten krach krypto to była najlepsza rzecz, jaka się po prostu blockchainowi wydarzyła, no bo ja pamiętam, jak półtora roku temu to po prostu nikt nic nie robił, tylko wszyscy jeździli po konferencjach i rozbijali się po imprezach, no a teraz widzimy, że coraz więcej ludzi zaczyna pracować, już tych coraz te imprezy tak nie rosną, jak rosły kiedyś i tak dalej. No natomiast nadal nie ma tego, no, bata, tak, przysłowiowego. Ja nie będę polemizował z tym, że jakby w momencie, kiedy jest jakiś zarządzany system i ktoś planuje i właśnie stoi z tym batem nad ludźmi, to pewne rzeczy są dostarczane w terminie i robione na czas, czy się je da zrobić, czy się ich nie da zrobić. Wspomniałeś o venture capital i jakby model takiego finansowania, kiedy mamy firmę odpowiedzialną za pewną technologię, jakby implikuje, że ta firma w tym, co stworzy, musi gdzieś być i musi tam zarabiać. A dla mnie te technologie, które tutaj budujemy, blockchain czy ogólnie rozproszone sieci, są właśnie po to, żeby wycinać wszystkich pośredników, którzy nie są konieczni i którzy nie muszą być w tym systemie, tak? Chodzi o to, żeby sama technologia pozwalała nam to odpalać, więc w takim idealistycznym podejściu jakby nie ma miejsca na nikogo, kto, nie wiem, pobiera prowizję czy świadczy jakieś płatne usługi, więc jakby jest to bardzo nieatrakcyjne, żeby sponsorować jakąś firmę, która potencjalnie jakby buduje technologię, która jakby, wiesz, usunie ich z tego biznesu. No tak, ale czy to właśnie nie jest paradoks, że nie możemy zbudować tego zdecentralizowanego świata? No bo ta decentralizacja to jakby nie działa, jakby była centralizacja, to by działało, no ale wtedy byśmy go nie zbudowali. Ja myślę, że wiesz, tak jak teraz to się rozwija, to jest to jakieś pośrednie rozwiązanie, które się sprawdza, może nie jest perfekcyjne, tak? Bo nie jestem w stanie ci powiedzieć, że wszystkie problemy skalowalności zostaną rozwiązane do 2022 roku. Ale widać, że posuwamy się do przodu no nie wiem, ja jestem jakoś pozytywnie nastawiony, nie czuję twoich wątpliwości. Chociaż ja na przykład się zgodzę, że jest to duży problem z finansowaniem, bo standardowy startup działa trochę w założeniu, starając się być, powiedzmy, monopolistą. To znaczy Facebook sam zarządza wszystkimi kontami, wszystkim tym, co się u niego dzieje, sam zarabia na reklamach i tak dalej, i tak dalej. Czyli stworzył sobie platformę, w której sam jest monopolistą. Natomiast te platformy open source'owe, o których mówimy, jest to próba stworzenia platformy, w której co najwyżej twórca tej platformy będzie tylko uczestnikiem. I ponieważ nie może sobie zapewnić monopolu, bo jednocześnie w świecie krypto to nie za bardzo przechodzi taki pomysł, w związku z tym jest to duży problem, jak na czymś zarobić. I faktycznie, tak jak na przykład w przypadku Lightninga, są przynajmniej trzy firmy, które rozwijają tego Lightninga, tam firmy czy organizacje, to tak naprawdę żadna z nich nie ma naprawdę dobrego pomysłu, jak na tym zarobić. Liczy, że stworzą ten ekosystem w postaci Lightninga i być może gdzieś jako uczestnik tego ekosystemu na tym zarobią, że im się to zwróci. Ale faktycznie jest to dużo, dużo cięższe niż w przypadku zwykłego startupu, który po prostu zakłada, że we własnym rozwiązaniu sam jest monopolistą tego swojego rozwiązania. Dlatego ja się zgadzam, że to jest duży problem w rozwoju i finansowaniu. Arturze, jakiś głos w tej kwestii? Ja myślę, że tutaj dobrą odpowiedzią będzie kwestia też takiej konkurencji, bo nic tak lepiej nie motywuje, jak gdzieś tam konkurencja. Więc jeżeli ktoś, nie wiem, chce z tym związać swój biznes, to albo robi dobrą robotę, albo go nie ma, a zwłaszcza w takim świecie, jeżeli on faktycznie dojdzie do tej maksymalnej decentralizacji, to dalej powiem, że będzie ten internet w blockchains, czyli nie będzie, bo to jest taka trochę aktualnie decentralizacja z centralizacją, to znaczy jeżeli ja się teraz postawię projekt na Ethereum, to ja go będę miał problem z migrowaniem go na EOS-a i tak dalej, także jeżeli ta granica zostanie usunięta, pojawi się konkurencja, te projekty zaczną konkurować, zostaną tam zaangażowane faktycznie poważne komercyjne gdzieś tam projekty, no to też ktoś to będzie musiał utrzymywać, bo na przykład od tej technologii to zależy. No, choćby zobaczmy na kontrybucję do Linuxa.
jak to w tym momencie wygląda. No niby nikt nie jest właścicielem, tak, ale jednak są pewne bardzo istotne interesy, które pilnują, żeby pewne rzeczy tak. jednak były tak. zrobione. Jest na przykład opcja, okej, no możesz kupić płatny support. Tak. Więc, znaczy nie, nie jest tajemnicą, że Linus za mordę trzyma, przepraszam za kolokwialne wyrażenie, trzyma Linuxa, tak, i dzięki temu zresztą znane są różne kontrowersje, konflikt z NVIDIA, prawda? Więc nie ma wątpliwości, że Linus i kilka innych osób dookoła niego no, stoją za sukcesem Linuxa, tak? Ja bym tylko dodał, że faktycznie są pewne modele biznesowe, które teraz właśnie przez te firmy są realizowane, ale to są dość ryzykowne modele biznesowe, tak? I jakby wracając do tego twojego pytania, być może VC właśnie nie inwestują w te firmy albo nie powstaje więcej takich firm, bo jest po prostu, dla nich jest dużo okazji do zdobycia większych pieniędzy z mniejszym ryzykiem gdzieś indziej. Ale być może to się odmieni za parę lat. No wiesz co, ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz, że ja aktualnie nie mam tak naprawdę pomysłu, jak na tym pomyśle dobrze zarobić. Nie mam modelu biznesowego, autentycznie. Natomiast to, co mi się zawsze sprawdzało w życiu, ja najpierw robiłem to, co nie wiem, w co wierzyłem, to, co nie wiem, czy sprawiało mi po prostu radość i do tej pory mnie ta intuicja gdzieś nie myliła. I ja myślę, że to przyjdzie trochę później, jestem generalnie zwolennikiem takich organizacji właśnie też turkusowych i też takiego bardzo nietypowego podejścia do biznesu. Ja przede wszystkim wierzę w coś, gdzieś prowadzi mnie ta intuicja i ja mocno w to wierzę, że tym razem mnie też nie oszukuje. Mhm. No dobrze, słuchajcie, ja sobie jeszcze tak myślę, że może jest jeszcze jeden powód, dla którego nie udało się do tej pory zeskalować blockchaina. Może blockchain po prostu nie potrzebuje być zeskalowany. Może to jest tak, że blockchain taki, jaki jest dzisiaj, jest zupełnie wystarczający do tych rzeczy, do których dzisiaj jest używany. I że brak takiego właśnie, nazwijmy to killer aplikacji, czy zastosowania, powoduje, że nikt nie ma silnej, nie ma tej negatywnej motywacji, nie ma tego bata, ale nie ma też takiej pozytywnej motywacji, nie ma takiego czegoś, co sprawia, kurde, już nie wyrabiamy z tymi transakcjami, a jakbyśmy wyrabiali, to jeszcze tyle byśmy zarobili, tak? I jeszcze byśmy tą tam firmę, organizację, czy społeczeństwo, czy cokolwiek innego rozwinęli. To ja może teraz pierwszy odpowiem, tak sobie głos wziąłem, bo będzie krótko. Śmiało. Że ja myślę, że nie, to absolutnie skalowalność nie jest w tym momencie największym problemem blockchainu jako technologii. Ja bym tutaj nawiązał do tego, jak z AI do tej pory ludzie myśleli, że jak będą szybsze procesory, to zaraz się AI postawi. Mamy też szybsze procesory, się okazuje, że problem absolutnie nie był tam, gdzie myśleliśmy, że jest. No, tutaj AI to taka kontrowersyjna teza, na przykład taki znany przedsiębiorca Elon Musk to mógłby się nie zgodzić z tobą. Ale co, jak posiądziesz całą moc obliczeniową świata, to zbudujesz AI? No, proponuję, to jest bardzo ciekawa dyskusja, biorąc pod uwagę, że zostało nam 5 minut, to ja bym jednak skupił się jeszcze trochę na skalowaniu i przypominam, teza, którą dyskutujemy, jest taka, że może blockchain jeszcze teraz no nie musi być zeskalowany. Może jest good enough. Ja może odpowiem najpierw tak z czysto inżynierskiego podejścia. Jeżeli mamy okazję stworzyć sieć, która może być 100 razy, czy 1000 razy, czy nieskończenie razy bardziej wydajna, to sam ten jakby inżynierski napęd będzie nas pchał do tego, żeby to zrobić, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne. To jest jedna część odpowiedzi. A druga część odpowiedzi jest taka, że tak jak sam wspomniałeś, jakby w historii mamy już okresy, w których wydaje się, że zwiększona przepustowość blockchainów by nam się przydała, tak? Czy w przypadku tego, co się działo na Bitcoinie, czy tego, co się dzieje na Ethereum właściwie cały czas, czyli jakiejś dużej zajętości bloków i problemach z synchronizacją, więc moim zdaniem odpowiedź jest no tak. Mi się wydaje, że jak gdyby Bitcoin, ponieważ jest głównie takim narzędziem do... Wszystkie kryptowaluty są narzędziem do spekulacji, no a Bitcoin jest też może takim tym digital gold, tak, takim sposobem trzymania wartości. Nie jest realnie dzisiaj sposobem transferu wartości, raczej wszyscy się też w tej zgodzimy, więc tak naprawdę może te czasy transakcyjne i te fee transakcyjne są ok, tak. Jeżeli chcemy się pobawić, jeżeli chcemy zrobić coś eksperymentalnego, no to pewnie już korzystamy z Ethereum albo z jakichś jeszcze innych, jak mówią bitcoinowcy, shitcoinów. Ja tutaj od razu disclaimer, jestem wielkim fanem Ethereum i w ogóle researchu i masyjnych blockchainów, ale no ale może to jest tak, że Ethereum jest wystarczająco tanie na eksperymenty, Bitcoin jest wystarczająco tani i szybki na przechowywanie wartości,
No a jak ktoś by chciał coś jeszcze, no to jeszcze mamy tam 2,5 tysiąca walut, jak ostatnio sprawdzałem, chyba na CoinMarketCap, tam jak się przepaginuje do końca, to coś koło tego wychodzi. Czyli ja mimo wszystko wierzę w tą koncepcję, że uda się kiedyś zastąpić ten cały Mastercardowo, wizowo, bankowy miszmasz czymś nowym i w związku z tym uważam, że skalowanie jest bardzo potrzebne, bo faktycznie kryptowaluty mają szansę to zastąpić, już pomijając te wszystkie inne zastosowania związane ze smart kontraktami, ale gdyby nam się chociaż udało faktycznie stworzyć pieniądz niezależny od tych instytucji, niepotrzebujący tych instytucji, to już będzie bardzo dużo, dlatego że ja uważam, że jest o co walczyć i trzeba się starać, żeby faktycznie nie dość, że to się skalowało, no to do tego, żeby ludzie chcieli zacząć tego używać. Czyli trzeba szukać jakichś nisz, w których na przykład kryptowaluty będą lepsze od walut tradycyjnych i myślę, że to jest o co walczyć. Dlatego jak najbardziej ważne, żeby to się skalowało, bo bez tego kryptowaluty systemu bankowego na pewno nie zastąpią. Ja myślę, że na ten długi ogon z CoinMarketCap'a to już odpowiedziałeś wcześniej, wspominając o ataku 51% na ETC. Co do Ethereum, to pewnie też masz problemy z synchronizacją Node'a. Jeżeli nie, to w porządku. Korzystam ze scentralizowanych. A Bitcoin, no to tak jak już wcześniej też wspominałeś, tak? Więc moim zdaniem jak najbardziej jest potrzeba zeskalowania się. Nasz czas dobiega końca, ale mamy czas na jeszcze jedno pytanie od publiczności. Czy jest ktoś chętny, żeby zadać pytanie? O, widzę osobę chętną. Czy jakiś mikrofon tam? Dzień dobry. Ja się chciałem panu spytać o jedną rzecz, ponieważ tak jakby ja jestem przedsiębiorcą i wy my się tu trochę pominęliście gospodarkę w tym wszystkim, bo jeżeli założymy sobie, no tak jak ja uważam, że tak jak już w Niemczech powstają firmy, które tokenizują spółki, zamieniają tym spółkom akcje na tokeny, to każdy z przedsiębiorców myślę, że kolejną taką naturalną rzeczą będzie chciał zrobić takie ICO, żeby ten swój pomysł sprzedać na całym świecie. Przecież łatwiej jest zebrać od 4 trylionów ludzi po dolarze albo po pół i mamy po prostu świetny kapitał do rozwoju normalnych przedsiębiorstw, które działają nie w oparciu dzisiaj o blockchain, ale o tą normalną, taką jeszcze tradycyjną gospodarkę. Nie wiem, co o tym myślicie. Czy ktoś chce odpowiedzieć? Ogólnie rzecz biorąc, zrobienie ICO, myślę, że nie wiem jak teraz, ale jeszcze rok temu było bardzo kuszące dla każdego, więc ja myślę, że tak. Chociaż jeżeli utrudnienia są coraz większe, bariery, jak wiadomo, rządy prowadzą pewne bariery w tym temacie, więc no oczywiście, jeżeli jest to jakiś sposób zebrania kapitału, na pewno będą firmy, które będą chciały w ten sposób ten kapitał zebrać, także ja się zgadzam. To ja tutaj tak dodam, bo też analizowaliśmy, jak to wygląda i trochę zaczynamy coraz bardziej gubić tą pierwotną ideę ICO, czyli łatwy kapitał, łatwość pozyskiwania i taki fajny deal. I niestety no, w skamerzy troszeczkę zaczęli to, znaczy no, wiadomo było, że się pojawią, tak? I teraz im więcej regulacji powstaje wokół tych ICO, to tym bardziej przestaje to ICO już przypominać. I to nie jest już takie proste pozyskiwanie tego kapitału, chociaż jeszcze w dalszym ciągu bardzo, bardzo konkurencyjne. Nasz czas się już skończył, więc jeszcze jedno zdanie podsumowania. Blockchain potrzebuje się zeskalować i się zeskaluje. Kiedy jeszcze nie wiemy, ale ciężko na tym pracujemy, więc będziemy was informować na bieżąco w kolejnych edycjach. Dziękuję ślicznie. To ja dziękuję panom. Dziękuję. Prowadził pan Marek Kirejczyk, pan Tomasz Drwięga, Cezary Dziemian i Artur Wiśniewski. Dziękujemy serdecznie panom i przechodzimy do następnej części. Dziękuję serdecznie. Tutaj.